Miała 32 lata, rzuciła się z czwartego piętra paryskiego biurowca zaraz po firmowym spotkaniu. Kilkanaście godzin wcześniej na życie targnął się pracujący w firmie technik. Na szczęście udało się go uratować. Dlaczego pracownicy France Telecom podejmują samobójcze próby? Bo to firma rządzona terrorem, mówią związkowcy i wzywają do protestów. Firmy w ogóle nie obchodzą warunki pracy ani to, że ktoś cierpi. Wystarczy jakieś potknięcie w domu lub pracy i ludzie załamują się. Po prywatyzacji koncernu normy wyśrubowano do granic możliwości. Jest ciągły pośpiech i przeładowanie obowiązkami. Pracownicy są przenoszeni do innych miast. Do tego kryzys. Wciąż słyszą pytania, czy może planują zmianę pracy. Mają poczucie, że są zbędni, boją się, że firma ich zwolni. Co miesiąc z pracy odchodzi około 500 osób. Wciąż zmienia się kadra kierownicza. Zanikają koleżeńskie więzi. Ludzie czują się odizolowani. Zażądaliśmy interwencji od władz, bo państwo jest największym akcjonariuszem firmy. Nie możemy zaakceptować, że nasi koledzy jeden po drugim odbierają sobie życie. Władze spółki podkreślają, że samobójstw w firmie wcale nie ma więcej niż wcześniej, ale reorganizację wstrzymano do końca października. Milena Kruszniewska, Wiadomości.